To trzeba być mną, żeby nie trafić. Uwierzcie mi, to trzeba naprawdę być takim dzbanem. No, w końcu. I tutaj też mamy w końcu zabrane. Ja pierdzielę. Naprawdę zabawa z orbami tutaj to jest po prostu przednia. W sensie ja nie mam nic absolutnie do tego, że ten... Że trzeba zbierać te orby, w sensie jeżeli zależy ci na takim hipsterskim 100%, no ale... Czasami, kurde, zbieranie tych orbów graniczy z cudem. Nie ukrywajmy tego. Bo to jest prawda, bo czasami to graniczy z cudem. Czekam, aż ten poziom się skończy, bo naprawdę mam serdecznie dosyć tego soundtracku. Mam go już po dziurki w nosie. Mnie bardzo irytuje ten soundtrack. Dobra, tutaj przeszliśmy sobie dalej. Tam widzę, że coś jest jeszcze. No z kolei teraz to ten fragment poziomu przypomina mi ten. Las Bobrów z KO dwójeczki. A jak nie Las Bobrów, to 100-milowy las z Kubusia Puchatka, bo serio, to trochę tak wygląda. Jakby tutaj zaraz miała się pojawić chatka Kubusia Puchatka. Ja i te moje porównania, to jest po prostu coś pięknego, nie? Dobrze, chyba nadrobiłem co trzeba, tak mi się przynajmniej wydaje. No, przy okazji unicestwiłem robactwo, kurde. Jeszcze tylko dwa robaczki nam zostały, tylko dwa. O radości, jakby to powiedział Jack Carver z Far Cry 1. I teraz po tym tekście będzie: Pomidor, kiedy let's play z Far Cry'a? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, moi kochani. Warto byłoby zrobić maraton. To jest akurat prawda. W końcu może bym się przekonał do dwójki, do trójki. To są gry, które grałem, ale trochę średnio mi przypadły do gustu. Dobra, jak się tam wyżej dostać? Nie to, żebym się czepiał, wolę wiedzieć. Chyba tak, o. Tak, trzeba tam na to się dostać i wtedy będziemy u góry.
40 na 70, czyli 30 nam brakuje. Okej, okay, spoko. Dobra, skupiamy się w takim razie teraz, żeby odpalić z powrotem ten mini punkt, by ten oto robaczek se wleciał tam. Już po nim. Przynajmniej apteczkę nam dał. Dobra. Czyli został nam już tylko jeden i będzie koniec Lumbermill. Na o radości, o kurde. O, ale ja się cieszę, że w końcu koniec tego poziomu, nie? Ja pierdzielę. Ej, aż wrócił mi ten entuzjazm. Z myślą, że skończę ten gówniany poziom. Serio. W końcu musiał się zdarzyć poziom, na który będę narzekał. W końcu było zbyt pięknie, okej? Okay? Umówmy się, było zbyt pięknie. Dobra, to tędy trzeba lecieć. Dobra, tu nic nie widzę. Tam z kolei widzę, że coś jest. I tutaj jest... Nie mówcie, że on tutaj se lata, ten wielki robal. Ta, on se tu lata. Mission complete. No widzicie? Czyli to już wszystko. Co mogłem, to zrobiłem, lol. Lil. A, jeszcze innego tego. Gold Gema brakuje. To da się zrobić. Bo prawdopodobnie gdzieś tutaj jest. Szkoda tylko, że ten gówniany poziom prawdopodobnie będę musiał robić raz jeszcze. No to jest pewne, że będę musiał robić. Wiecie co? Otworzę sobie drzwi bardziej. I przede wszystkim... A. Musiałem sobie otworzyć drzwi, żeby mniej więcej wszystko słyszeć. I co, to wszystko? No to wracamy do tego gostka, co on tam chciał, żebyśmy... Wiecie, bo on płakał, że musisz pozbyć się robactwa z mojej farmy. To idziemy do ciebie, stary pierniku, gdzie ty jesteś? We did it. I can open the mill. You can leave using the log chute. ...47 mamy. Zapamiętajcie to, że... Dobra, pal gumę, gościu. Już nie chcę słuchać twojego dialogu. Ty mnie wystarczająco mocno stiltowałeś swoim, kurde, beznadziejnym poziomem. Czyli beznadziejną lokacją, bardziej bym powiedział, bo poziom to tam, wiecie. Poziom poziomem, lokacja jest beznadziejna. A, fajnie. O,
Jeszcze lepiej. Dobra, zgińmy, nie? Co z tego, że tu już końcówka była? Ale przynajmniej będę miał do czego wracać. Oj, ja już wiecie co, już tęsknię za tym poziomem. Ja już tęsknię, już nie mogę się doczekać grudnia, jak ja wrócę do tego poziomu i zrobimy go na ultra 100%. Czekam. Czekam z utęsknieniem na ten poziom. Czemu ja siebie chcę oszukiwać? Wiadomo, że nie czekam. Dobra. A, fajnie, dobra. Nie. Nie. Dobra. Mamy to. Mamy to. Jest. Udało się. Przynajmniej ten zjazd mamy zrobiony na 100% pod względem orbów, ale tu widzę, że jeszcze orby są. Co ja w ogóle zabijam? To są jakieś ryby, czy co? 59, dobra. Chociaż... może nie będzie aż tak źle, może nie będę musiał tutaj wracać pod względem orbów. Bo tylko jednego mi tego, Gold Gema brakuje. 60. Może te 10 tutaj jest, faktycznie. Może, mogę się mylić. Może za bardzo panikuję też. To też może mieć jakieś swoje tam odzwierciedlenie. Najpierw upewnijmy się, czy tutaj na lądzie nic nie ma. To już rozpieprzałem. Czyli teraz tak, brakuje nam czterech i jednego... no, czterech i jednego Skull Gema. Tak, wiem, że to Gold Gemy, ale ja mówię Skull Gemy, bo przyzwyczajenie, co nie? Nie, nie ma tutaj chyba już nic, nie widzę. Dobra, trudno. To co mogłem, to zrobiłem. Żegnaj, Lumbermill, pa pa. Tyle ci powiem. A. Znowu Emerald Isle. No to jest dosyć krótki poziom, więc chyba można go też zrobić, ale zobaczymy. To będzie już najwyżej ostatni poziom na dziś. I tak już ponad połowę gry mamy za sobą, więc to już tak naprawdę formalność nam zostaje. Skopanie dupy ostatniemu bossowi i tyle. Cały Daxter zaliczony będzie. I potem sobie w grudniu na Mikołajki rozpoczniemy maraton zdobywania tutaj 100%, na tym save'ie oczywiście. Dlatego save'a nie będę tykał do czasu, kiedy nie będzie ten stream. A po streamie to segierkę wykasuję, zapewne. Raczej nie będę do niej za często wracał, prawie w ogóle. Mi się wydaje, że to będzie moje takie teraz jedno zagranie i później wątpię, że do tej gierki wrócę. Dobra, no i co teraz? Looks like it's gonna be fast and furious, oh Sultan of Fuzz! Let's cruise!
Dobra, i co mamy teraz do roboty? Chyba, że tutaj będziemy mogli jakąś... Oj, sorry, przypadkowo przewinąłem. Czyli na tym polega cały boss, tak? I po czasie nam się działko blokuje. Ale patrzcie, ile mu HP żeśmy zarżnęli. To jest dopiero, kurde, ładny wynik. Ale no to wygląda, że to nie jest jakiś trudny boss. Aha, i to by było na tyle, tak? Mam rozumieć, całe Emerald Isle mamy zaliczone już. Spoko, no to to będzie kolejny poziom, do którego prawdopodobnie będę musiał wrócić, bo i tak 100% tutaj nie zrobię. Tutaj mamy jeszcze przejście, o proszę! A co tu mamy? Co to jest za przejście, kurde? O czym ja nie wiedziałem? O proszę! Ale sobie wydłużyłem teraz sesję znowu. Ej, ale o tym kompletnie nie wiedziałem. Dobrze, żeśmy tutaj wrócili. W sumie i tak byśmy wrócili, no ale wiecie. Gdzie sam fakt. Co to jest w ogóle za przejście? O kuźwa! O kuźwa! Od razu 100% zrobiliśmy! Ho, ho, ho! Dobrze! Podoba się mnie to! Dobrze! 50 na 50! Kolejny poziom na 100% zrobiony! Nice one, kurde. Obi-Wan Kenobi. Dobra. To teraz zobaczmy, co ten, kurde, Osmo chce od nas, bo nam zawraca gitarę. Niby mamy się na tanker wybrać, dwójeczkę. Więc chyba tam się wybierzemy, zobaczymy cutscenkę i zapiszemy, bo już 2 godziny to nagrywam, nie? Z tej sesji co najmniej 6 odcinków wyjdzie jak nic. Więc teraz 2, no to 8 odcinków na zapas, ja pierdzielę. To ja mogę sobie, kurde, przerwę zrobić teraz tygodniową. Serio, nie żartuję nawet. Dobra, dawajmy, lećmy se tutaj. Tanker 1, nawet będzie tanker 2 chyba. Nie, to muszę mieć ten, rażący prądem. Tak mi się wydaje. Tak jest, bo on jest szybszy. Tanker 2, dobra. Save'nijmy sobie gierkę. I również sobie tutaj zapiszmy. Zapisz stan. Upewnię się, wczytaj stan. Tak jest. Okej.
Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego let's playa, sorry, nie let's play, tej sesji. Mam nadzieję, że wam się ona podobała, że sposób ciekawy, jak i informatywny była ona prowadzona. Widzimy się w następnej sesji, która prawdopodobnie już będzie ostatnią sesją z Daxtera, więc sobie ten let's play już za niedługo kończymy. I dzięki temu zamkniemy sobie już let's playe z okresu wiosenno-letniego, bo chyba, że nakaże się gierka, albo nadarzy się gierka, którą też mi się uda skończyć, na przykład Redemption, to wtedy te dwie gierki będą wielkim finałem wiosno-lato z pomidorem.pl, czyli po prostu okres wiosenno-letni, jeżeli chodzi o let's playe. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem let's play. Co ja mam z tym let's playe? Sesję. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka, Discord oraz Discord Crow Zajbacu. Linki są pozostawiane w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Daxtera i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!